Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo ze mną dzisiaj jest po raz kolejny pani profesor Agnieszka Kuszewska-Bochnert z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, miło mi ponownie z Panem rozmawiać dzisiaj. Muzułmanie w niepodległych Chinach to jest temat na książkę. My dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o relacjach indyjsko-pakistańskich. Przyznam, że w ostatnim czasie pojawiło się więcej audycji historycznych na podróży, więc tak pomyślałem sobie, że na początku najlepiej byłoby wyjść właśnie z tego historycznego rysu, pomówić o tym, co się wydarzyło w lipcu 1947 roku, bo wtedy Parlament Brytyjski ogłosił akt niepodległości Indii. Indie wtedy podzielono na dwa niezależne dominia. 14 sierpnia to jest Pakistan, 15 sierpnia Indie. I chciałem zapytać panią profesor o atmosferę tych wydarzeń. Myślę, że mało kto wie, jak właściwie powstawały Indie i Pakistan, wzajemne relacje wtedy, wiedząc, że będą sąsiadami. Tak, rzeczywiście ten rok 1947 rzeczywiście zapisał się bardzo mocno w historii Azji Południowej, w historii relacji Indii, które uzyskały niepodległość po brytyjskim kolonializmie. Rzeczywiście 14 sierpnia 1947 roku obydwa te państwa obchodzą swój dzień niepodległości, jednak 14 i 15 sierpnia, więc nie tego samego dnia, to też już jakby zwiastowało przyszłe złe relacje dwustronne między Indiami i nowo powstałym państwem Pakistanem. Rzeczywiście doszło do podziału byłych Indii brytyjskich właśnie na dwa dominia, tak jak pan wspomniał, na Indię i na Pakistan. Nowo utworzone państwo w następstwie długoletniej działalności zwolenników utworzenia osobnego państwa właśnie dla wyznawców islamu w Indiach brytyjskich. I Pakistan pojawił się na mapie Azji Południowej. Pakistan, czyli kraj ludzi czystych, takie znaczenie ma słowo pak w języku urdu, kraj ludzi czystych, czyli odmiennych od tych, którzy mieszkają w Indiach. Tak? Złożony był z różnych prowincji, były północnych Indii brytyjskich, no przede wszystkim Pendżab, Afgania, czyli dzisiejsza prowincja Khyber Pashtunkhwa, Beluchistan, Sindh, a także obszary objęte od samego początku istnienia tych dwóch państw konfliktem, czyli obszary podzielonego Kaszmiru, no i również Bengal Wschodni, który wtedy jeszcze, dzisiejszy Bangladesz, który wtedy jeszcze należał do Pakistanu. Tym głównym kryterium podziału była ludność muzułmańska, która zamieszkiwała w większości te terytoria, ale oczywiście ten podział wcale nie doprowadził bynajmniej do tego, że relacje między tymi dwoma państwami układały się pozytywnie. Przedmiotem konfliktu, sporu, czyli takim symbolem właściwie konfliktu indyjsko-pakistańskiego był podzielony Kaszmir. Doszło od razu do wojny o Kaszmir, pierwszej wojny o Kaszmir i później ten konflikt wielokrotnie eskalował. Pakistan, częścią takiej państwowej ideologii Pakistanu stało się stwierdzenie, że Kaszmir, który ta część administrowana przez Indie musi należeć do Pakistanu i Pakistan stał się takim orędownikiem, samozwańczym nieco orędownikiem praw ludności muzułmańskiej mieszkającej w Indiach, no przede wszystkim w tym indyjskim Kaszmirze, zwłaszcza w Dolinie Kaszmirskiej, bo ten to właśnie region, ta część administrowanego przez Indie Kaszmiru jest zamieszkiwana przez znaczącą muzułmańską większość.
Tak, jeszcze pani profesor, chciałbym wrócić. Ojciec Pakistanu, ktoś, te nazwiska, które walczyły o to, żeby odłączyć się od Indii, jaka narracja temu towarzyszyła, że rzeczywiście potrzebujemy, różnimy się zbytnio od swoich sąsiadów? Tak, Muhammad Ali Jinnah wykorzystywał te różnice eskalowane jeszcze w czasie rządów brytyjskich, oczywiście celowo, czy animozje między ludnością hinduistyczną, między hinduistami a muzułmanami, po to, aby osiągnąć konkretne cele polityczne. On chciał być przywódcą niepodległego państwa, nowego państwa, jakim miał być Pakistan. I był orędownikiem ukutej wcześniej teorii, tak zwanej teorii dwóch narodów. Teoria dwóch narodów, do dziś stanowiąca podstawę, filar ideologii Pakistanu, stanowiła o tym, mówiąc pokrótce, że tak naprawdę hinduiści, muzułmanie to są dwa odrębne narody. Przedstawiciele tych narodów mają odrębne obyczaje, inaczej identyfikują się, inaczej żyją, mają inne święta. Co innego spożywają i między innymi dlatego też nie jest możliwa ich koegzystencja w jednym państwie. Oczywiście ta teoria no, była ukuta na potrzeby konkretnej strategii politycznej. Nieprawdą jest bowiem fakt, że wszyscy muzułmanie w Indiach brytyjskich, czy później już w Indiach niepodległych, czy nawet w samym Pakistanie, byli zwolennikami takiego podziału. Bo były różne interpretacje właśnie, czy tak. Oczywiście, niektórzy działacze, bojownicy o niepodległość Indii z rąk brytyjskich wręcz przeciwstawiali się. Abdul Ghaffar Khan, na przykład, słynny pasztuński przywódca, zwany pogranicznym Gandhim, ponieważ miał bliskie relacje z Mahatmą Gandhim, wręcz oskarżył czołowych polityków indyjskich o to, że zdradzili tak naprawdę całą ludność południowej Azji wręcz, czy Pakistanu i że tak naprawdę rzuciliście nas wilkom na pożarcie, powiedział, przewidując, że konflikty o podłożu religijnym, radykalizm religijny wcale nie zakończy się w Pakistanie i rzeczywiście on później już w niepodległym Pakistanie był również osadzony w więzieniu i ze strony państwa czekały go różnego rodzaju represje. Także sam fakt, że przecież w Indiach mamy bardzo znaczącą, liczącą ponad 200 milionów mniejszość muzułmańską, też wskazuje na to, że ich dziadkowie bynajmniej nie zdecydowali się hurtem migrować do nowo utworzonego Pakistanu. Prawda? Czyli to nie było tak, że nie możemy tak dzielić, tak? W taki binarny sposób, że oto zawsze hinduiści byli po jednej stronie, muzułmanie byli po drugiej stronie. Podobny charakter też ma fakt istotnych transformacji w samych Indiach i tej debaty też, jakim państwem mają być Indie, czy państwem świeckim, czy państwem hinduistycznym, w którym dominującą narrację ma mieć radykalny hinduizm, czy nacjonalizm hinduski. Tak jak chciałby tego Narendra Modi. Tak samo i w Pakistanie te wszystkie narracje przed utworzeniem jeszcze Pakistanu były różne. I sam Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, nie do końca jasno wypowiadał się co do tego, jak ten przyszły Pakistan ma wyglądać. Bardzo często ta narracja była celowo zresztą taka z jednej strony ukierunkowana na to, żeby uczynić zadość życzeniom radykalnych muzułmanów, a z drugiej strony tym, którzy widzieli Pakistan raczej jako państwo muzułmańskie, ale nieco bardziej świeckie, przyjazne, tolerancyjne dla różnych mniejszości wyznaniowych, które przecież też w Pakistanie zamieszkiwały. Także ta wizja przyszłego Pakistanu tak naprawdę do dzisiaj i interpretacja słów samego Jinnaha do dzisiaj jest przedmiotem polemik, debat bardzo ostrych w samym Pakistanie, a często słowa Jinnaha wykorzystują jedna i druga strona dla poparcia swoich różnych idei i tego, jakim państwem, skoro państwo dla muzułmanów, twierdzą radykalni muzułmanie, powinno to być państwo, które funkcjonuje zgodnie z prawem szariatu na przykład. Tymczasem również zwolennicy bardziej świeckiego państwa
powołują się na słowa Dzinaha, który mówił, że nieważne, czy chodzicie do meczetów, czy do innych świątyń, Pakistan będzie domem dla wszystkich, bo też tego typu słowa Dzinah wypowiadał. Więc wydaje się, i tutaj różni historycy też zwracają na to uwagę, że Dzinah był bardzo sprytnym mówcą i umiał dostosować narrację do słuchaczy i odpowiednio dostosowywać właśnie to, jaką wizję przyszłego Pakistanu kreśli. To, co jest cechą charakterystyczną tego państwa, to oczywiście fakt, że powstało na bazie religii, czyli ten, można powiedzieć, muzułmański nacjonalizm, który stanowi fundament istnienia Pakistanu. Tak naprawdę ideologia Pakistanu oparta o islam jest rzeczą niekwestionowalną. Częścią tejże też ideologii, wynikającą z faktu, że no w Pakistanie bardzo szybko ten komponent militarny stał się czołowym filarem kreowania polityki tego państwa. Już w 1958 roku po raz pierwszy armia przejęła władzę, więc zaledwie dekady od momentu po powstaniu Pakistanu. Za sprawą tego, między innymi, kreowano Indie, potężne Indie, dużo silniejsze militarnie, gospodarczo, zwłaszcza w tych ostatnich dekadach, czterech, pięciu dekadach, kiedy Indie stopniowo w XXI wieku też zaczęły urastać, czy zaczęły mieć coraz większe ambicje do tego, by stać się potęgą, nie tylko regionalną, ale wręcz globalną. Ale to trwa jakby od początku istnienia Pakistanu. Kreowanie Indii na wroga, potężnego wroga, który tak naprawdę nigdy nie pogodził się z podziałem na Indię i na Pakistan i nigdy nie zaakceptował istnienia państwa dla muzułmanów w Azji Południowej. I ta narracja, wspierana oczywiście przez militarny establishment, stała się częścią ideologii Pakistanu. Chociaż przecież założenie, że należy odzyskać, tak, uzyskać, przejąć kontrolę nad Kaszmirem Indyjskim, było częścią strategii Pakistanu praktycznie od początku istnienia tego państwa, kiedy to plemiona pasztuńskie tuż po podziale zaczęły atakować Kaszmir. Wtedy jeszcze przed podpisaniem przez ówczesnego Maharadżę aktu o inkorporacji Kaszmiru do Indii, bo Maharadża wahał się, może zostać niepodległym, ale atak plemion pasztuńskich, które plądrowały, atakowały Kaszmir, no, przyczyniły się do podjęcia takiej, a nie innej decyzji przez Maharadżę, który był hinduistą, dodam. Chciałam tylko dodać, że od początku ta strategia gdzieś tam towarzyszyła Pakistanowi. To ukierunkowanie, ten indiocentryzm, jakbyśmy to określili, ukierunkowanie polityki bezpieczeństwa zagranicznej, polityki na Indie i kreowanie tego państwa, czy przedstawianie go swoim obywatelom też w procesie edukacji, w podręcznikach szkolnych, jako wroga, jako państwa, któremu nie można ufać, a tym samym oczywiście jego mieszkańcom. Obecna strategia Narendry Modiego, premiera Indii wobec mniejszości muzułmańskiej w Indiach, jeszcze bardziej przyczynia się do eskalacji takiej właśnie narracji w Pakistanie, że tak naprawdę Indie są zawsze i były zawsze wrogie muzułmanów. Wspomina się, bo tak, jeszcze wracając do wątku, pierwsza wojna o Kaszmir, 47 rok, październik, mieliśmy drugą wojnę o Kaszmir, 65 rok, kiedy w międzyczasie panował względny pokój. Jedna i druga strona aktywnie wraca do tego konfliktu? To jest oczywiście używane po obu stronach jako pewna narracja agresywna, ukierunkowana na też przekonanie swoich własnych obywateli, że polityka konfrontacji jest tą, którą należy wybierać w odniesieniu do sąsiada. Oczywiście nie trzeba tutaj dodawać, jak bardzo ten konflikt ma negatywny wpływ na w ogóle całą Azję Południową, na procesy integracyjne, gospodarczo-polityczno-społeczne samej Azji Południowej. Przecież Indie i Pakistan to są dwa największe państwa tego właśnie regionu i od pokoju między nimi, od uregulowania, unormowania relacji między tymi państwami zależy cała przyszłość regionu. A brak tego pokoju, brak ostatecznego rozwiązania konfliktu o Kaszmir i innych również konfliktów między tymi dwoma państwami, to sprawia, że mocarstwa zewnętrzne, takie jak chociażby Chiny, w coraz większym stopniu, już zresztą od dawna, angażują się w sprawy regionalne.
sojusz pakistańsko-chiński chociażby, dla Chin jest podwójnie korzystny, nie tylko dlatego, że mogą budować chińsko-pakistański korytarz ekonomiczny i wiązać ze sobą Pakistan pod względem i gospodarczym, i strategiczno-politycznym, ale też dlatego, że mogą troszkę odciągnąć uwagę Indii, największego przecież rywala swojego w regionie, które są pogrążone w tym konflikcie z Pakistanem. Także poza tym i Chiny też kontrolują część byłego państwa książęcego Jammu i Kaszmir, Aksai Chin. I jak wiemy, dochodzi też do eskalacji między Chinami i Indiami w Ladaku. Ponowna taka reeskalacja tego konfliktu nastąpiła w roku 2020 i do tej pory mamy do czynienia z tym, że rzeczywiście ta narracja agresywna chińsko-indyjska stanowi część tego systemu obecnego, systemu bezpieczeństwa w regionie. A Bangladesz i to, co się działo w latach 80., było jakimś ważnym elementem? Bangladesz był częścią Pakistanu, prawda? I jednym z elementów, tym filarem państwowości, czyli stworzono państwo, tak, bez narodu właściwie, kiedy powstał Pakistan, dlatego że składało się ono z bardzo różnych regionów, pod każdym względem i kulturowym, i społecznym, i etnicznym, i lingwistycznym, i religijnym też. To było takie szyte na miarę państwo, gdzie trzeba było stworzyć coś, co można określić mianem tożsamości narodowej. Filarem była religia i był język, czyli język urdu, którym kilka procent ludności posługiwało się jako pierwszym językiem w momencie, kiedy powstał Pakistan, i ten nacjonalizm pakistański był oparty właśnie o narzucenie języka urdu jako języka państwowego. Szczególnie nie podobało się to właśnie w Bengalu Wschodnim, gdzie wokół tego stopniowo narastał coraz większy sprzeciw, ale także wokół systemowego marginalizowania tego wschodniego skrzydła Pakistanu przez skrzydło zachodnie, przez Karachi, potem przez Islamabad, od lat 60. stolica Pakistanu, wcześniej była Karachi. Ta gospodarcza marginalizacja, ale także marginalizacja w siłach zbrojnych chociażby, czyli taka wielowymiarowa, doprowadziła do rosnących protestów, do ruchu narodowo-wyzwoleńczego, i konsekwencją tego była wojna domowa, bardzo brutalna wojna domowa, kiedy pakistańska armia została wysłana do Bengalu Wschodniego, czyli do Pakistanu Wschodniego, po to, żeby brutalnie tłumić tenże ruch narodowo-wyzwoleńczy. I to było główną przyczyną. Oczywiście dla Indii, które nie musiałyby być w przyszłości już otoczone przez Pakistan, z jednej strony Pakistan Zachodni, z drugiej strony Pakistan Wschodni, te protesty Bengalu były korzystne strategicznie, stąd też partyzantka bengalska Mukti Bahini miała pomoc w Indiach, ale w kontrze do tego, co twierdzi Pakistan, to nie było tak, że Indie przyczyniły się do rozpadu Pakistanu, to taka, a nie inna polityka Pakistanu Zachodniego doprowadziła do narastających sprzeciwów, a w konsekwencji do wojny domowej bardzo brutalnej i krótkiej wojny indyjsko-pakistańskiej również, kapitulacji Pakistanu w 1971 roku i utworzeniu odrębnego państwa Bangladesz, czyli mapa Azji Południowej po raz kolejny wówczas zmieniła się, czyli powstało nowe państwo. Czyli jak widzimy, do dzisiaj tak naprawdę Pakistan boryka się z takim problemem separatyzmów wewnętrznych, chociażby w Beludżystanie, i myślę, że to ma też bardzo duży wpływ na ogólną sytuację wewnętrzną bezpieczeństwa w Pakistanie i problemami, z jakimi Pakistan się mierzy, z narastającym, już to tutaj źródeł tego należy szukać, jeszcze w latach 70. XX wieku, islamskim radykalizmem, który jakby wplata się w całokształt zimnowojennych rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Jak wiemy, Związek Radziecki wszedł do Afganistanu w 1979 roku i to przyczyniło się też do zaangażowania Stanów Zjednoczonych poprzez finansowanie tak zwanych mujahedinów, bojowników, którzy mieli na celu właśnie walkę z Rosjanami. I to przyczyniło się z kolei, to był proces, którego skutki widzimy do dzisiaj, do radykalnego wzrostu, bo tutaj Arabia Saudyjska miała też swój wpływ finansowy, między innymi, do radykalnego wzrostu islamskiego
terroryzmu, faktu, że no, afgańskie pogranicze czy afgańsko-pakistańskie pogranicze no, stało się jednym z głównych źródeł zagrożenia dla bezpieczeństwa, na co nakłada się jeszcze pasztuński nacjonalizm, spuścizna postkolonialna w postaci tak zwanej linii Duranda, utworzonej pod koniec XIX wieku od Sir Mortimera Duranda nazwa. Jest to granica de facto, czyli nie de jure, a de facto nieuznana na mocy porozumienia dwustronnego afgańsko-pakistańskiego, granica będąca przedmiotem sporu, dzieląca pasztuńskie plemiona na tą stronę pakistańską i afgańską. No i do dzisiaj, zresztą dziś mamy do czynienia z całym szeregiem problemów związanych właśnie z islamskim terroryzmem narastającym w Pakistanie. Jednym tutaj z teatrów działań jest, czy pozostaje niezmiennie właśnie granica afgańsko-pakistańska, a także Beludżystan. To tutaj warto, jeśli byśmy przeszli do omawiania dzisiejszych problemów, Tak. Ja... dziś Pakistan się mierzy. Bo jeszcze zapytam, w latach 90., czy właściwie początek lat 2000, wcale też nie było. Właściwie to jest kilkadziesiąt lat wiecznych niepokojów. Właściwie wzajemnie obie strony wprowadzały swoje armie w stan gotowości. Być może tutaj ważną rolą, kiedy, znaczy trzeba ważną kwestią jest kwestia atomu, prób nuklearnych. Jak atom rozgrywany był przez obie strony? Tak, oczywiście, no wiadomo, pod koniec zeszłego stulecia Pakistan i Indie oficjalnie przeprowadziły próby nuklearne, czy Indie są państwem nuklearnym już od 1974 roku. Polityka nuklearna Indii była przede wszystkim odpowiedzią na politykę nuklearną Chin, prawda? Bo Indie postrzegają Chiny jako swoje takie najbardziej poważne zagrożenie w regionie. I Pakistan później też do tego klubu państw nuklearnych dołączył, co sprawiło, że ta nuklearyzacja konfliktu indyjsko-pakistańskiego sprawiła, że mamy do czynienia z rzeczywiście wyjątkową w skali globalnej sytuacją, gdzie dwa sąsiadujące ze sobą państwa pozostają w najdłuższym po II wojnie światowej konflikcie, nierozwiązanym konflikcie, nie rokującym szans na rozwiązanie, i są to państwa nuklearne, czyli w teorii przynajmniej. Konflikt ten może eskalować aż do poziomu nuklearnego, choć ten czarny scenariusz raczej no, w chwili obecnej, w tym momencie, no, trudno zakładać, żeby rzeczywiście mógł mieć miejsce. Nie jest to bynajmniej w niczyim interesie ani Indii, ani Pakistanu, żeby wprowadzać coś, co będzie na pewno gwarantowanym zniszczeniem, prawda? Ani też w interesie żadnych mocarstw Chin również, czy kogokolwiek. Niemniej jednak to zagrożenie, ten aspekt nuklearny oczywiście w tej bilateralnej narracji, takiej wrogiej narracji jest gdzieś tam jest oczywiście podnoszony, chociaż Indie oczywiście kreują się, czy kierują się taką zasadą, że nigdy nie użyją broni nuklearnej jako pierwsze. To jest taka podstawa strategii nuklearnej Indii. No first use. Natomiast oczywiście to wprowadziło konflikt na zupełnie inne tory. Przyczyniło się też do większej powściągliwości we wzajemnych relacjach, też do niekoniecznie wywoływania wojny konwencjonalnej. Oczywiście kryzysy graniczne, jakaś eskalacja miała miejsce po obydwu stronach. Ale proszę zauważyć też bardzo ważną rzecz, jeśli już przejdziemy do tych kwestii bardziej bieżących. W 2019 roku Indie pozbawiły Kaszmiru, administrowanego przez siebie, częściowej autonomii, którą tenże stan cieszył się wcześniej. I tak naprawdę Nowe Delhi przejęło kontrolę nad Kaszmirem, co zresztą było częścią obietnic politycznych rządzącej partii Narendry Modiego. Partia BJP niejednokrotnie podkreślała, że Jammu i Kaszmir muszą być traktowane na równi z innymi regionami Indii, że ten specjalne przywileje już nie powinny im się należeć. I rzeczywiście ta obietnica została spełniona w 2019 roku, co z kolei no, przyczyniło się do faktu, że Pakistan na początku reagował bardzo ostro, bo jak wiemy, Pakistan jest takim samozwańczym globalnym obrońcą Kaszmirczyków czy muzułmanów kaszmirskich mieszkających po stronie indyjskiej, ale nikt tak naprawdę tego Pakistanu nie poparł.
prawda? Mimo że no, tej polityce Indii wobec Kaszmiru też towarzyszyły no, systemowe łamania praw człowieka regularne i pozbawianie swobód obywatelskich mieszkańców Kaszmiru. To tak naprawdę poza jakimiś tam cichymi głosami na arenie międzynarodowej każdy bardzo ważył słowa odnośnie tego, w jaki sposób Indie postępują w Kaszmirze i Pakistan przegrał to zupełnie dyplomatycznie tak naprawdę. I sytuacja właściwie już w tej chwili jest taka, że no, jest to jakby fakt, z którym no, społeczność międzynarodowa się kompletnie pogodziła, a wieloletnia narracja Pakistanu, który odnosił się jeszcze do rezolucji ONZ z lat 50., 60., która mówiła, że należy przeprowadzić plebiscyt w Kaszmirze, żeby ludność zadecydowała, czy chce do Pakistanu, czy chce do Indii. Ta cała narracja wokół tego referendum w Kaszmirze to była tak naprawdę nieodłączną narracją Pakistanu. Na wszystkich forach możliwych Pakistan powtarzał i powtarza cały czas tę narrację, ale kompletnie, jak widzimy tutaj, fakt, że Indie jednak stanowią bardzo ważnego, czy są bardzo ważnym aktorem z punktu widzenia społeczności międzynarodowej, z punktu widzenia Zachodu, no zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, oczywiście. Jeśli chodzi o balansowanie zakusów chińskich i tej potęgi chińskiej, sprawia, że kwestia Kaszmiru tak naprawdę zeszła nawet nie na boczny tor, praktycznie nie jest zauważana już. I także polityka Indii w Kaszmirze. I to jest, jako że to był główny filar dyplomacji pakistańskiej, no należy podkreślić, że tutaj Pakistan poniósł dyplomatyczną porażkę zupełnie. Właściwie być może, znaczy teraz obecnie Pakistan wykorzystuje sam Kaszmir przedmiotowo. Kaszmirczycy czego właściwie Tak, chcą? oczywiście, oczywiście. Jaka jest ich narracja? To jest zupełnie przedmiotowe wykorzystywanie narracji kaszmirskiej, celowe radykalizowanie części Kaszmirczyków, nastawianie ich przeciwko Indiom. Trzeba też podkreślić, że no, Kaszmirczycy to nie tylko sunnicy muzułmanie, cały region Kaszmiru to jest bardzo zróżnicowany też pod względem wyznaniowym region. Indie podzieliły też były stan Kaszmir na dwie części, Jammu i Kaszmir i na Ladakh, tak? Żeby rozgrywać jakby osobno też te dwa regiony. Natomiast różnego rodzaju badania wykazały, jeszcze prowadzone przez Chatham House w Kaszmirze i indyjskim i pakistańskim już dekadę temu, pokazały, że tak naprawdę ci, którzy byli ankietowani, w większości opowiedzieli się za niepodległością. I po stronie indyjskiej wcale nie było tak, że większość chciała dołączyć się do Pakistanu. Wcale to nie jest też prawda, że tak to wygląda. Bardziej Kaszmirczykom zależałoby na pokoju, na rozwoju gospodarczym, na zachowaniu demokratycznych praw, swobód obywatelskich i na tym, by byli traktowani przez Indie jak prawdziwi obywatele Indii, a nie jak obywatele drugiego sortu. Co oczywiście Pakistan skrupulatnie wykorzystywał, zapóźnienia gospodarcze w Kaszmirze, które niestety były cechą charakterystyczną też tego regionu i bardzo ostrą politykę też wobec Kaszmiru, wobec muzułmanów kaszmirskich. To wszystko jakby starał się wykorzystywać Pakistan, tworząc różnego rodzaju obozy szkoleniowe też dla fundamentalistów, którzy mieli przechodzić granicę na stronę indyjską i przekonywać Kaszmirczyków do wielkiej rebelii przeciwko Indiom. I to na początku lat 90. rzeczywiście odniosło sukces, do czego przyczyniły się różne sprawy, sfałszowane wybory w 88, zła sytuacja gospodarcza, ogólnie rosnące niezadowolenie. Także tutaj tych czynników mamy bardzo dużo. Natomiast nie można zakładać, że z góry, że Pakistan ma rzeczywiście rację w tym, że Kaszmirczycy mieszkający po stronie indyjskiej rzeczywiście chcą do Pakistanu dołączyć. Widzą doskonale, z jakimi ogromnymi problemami boryka się Pakistan, gospodarczymi, problemami związanymi z bezpieczeństwem. No, w tej chwili inflacja ogromna, bardzo słaba waluta. Podam przykład chociażby.
jak popatrzymy sobie na dzisiaj 100 zł, to jest około 6400 rupii pakistańskich. 6400. To jest około 1900 rupii indyjskich i około 3000 rupii nepalskich. Także widzimy, jak tutaj nisko stoi pakistańska rupia. To nie wszystko. Pakistan jest cały czas pogrążony w kryzysie. Prawda? Praktycznie można mówić o jakimś permanentnym, bardziej, mniej eskalującym kryzysie w poszczególnych regionach Pakistanu, z tych, które są najbardziej narażone na różnego rodzaju zamachy samobójcze, terrorystyczne. I niestety mamy do czynienia z czymś, co w polskich mediach raczej mainstreamowych się pomija. Może dlatego, że już wszyscy się gdzieś tam przyzwyczaili, o, kolejne wiadomości z Pakistanu, to jest kolejny zamach terrorystyczny, prawda? Tymczasem jednak mamy do czynienia z znaczącym wzrostem operacji przeprowadzanych przez różnego rodzaju grupy terrorystyczne. Chociażby pod koniec września prawie 60 osób zginęło w Beludżystanie, w mieście Mastung, to jest około 50 kilometrów od stolicy Beludżystanu, od Kwety. To jeden z najkrwawszych dni był bieżącego roku, chociaż było dużo więcej różnych zamachów i raport, który przygotował Instytut Badań nad Konfliktami i Bezpieczeństwem z siedzibą w Islamabadzie, mówi, że jest ogromna, 57-procentowa eskalacja przemocy w całym kraju w ciągu ostatniego kwartału. I według tego raportu prawie 1100 osób, w tym 386 przedstawicieli sił bezpieczeństwa, straciło życie w wyniku przemocy terrorystycznej w pierwszych 9 miesiącach roku. Przede wszystkim, bo 92% ataków terrorystycznych ma miejsce w prowincji Khyber Pasztunkhwa, w terytoriach plemiennych, czyli byłym Fata, federalnie administrowanych terytoriach plemiennych, które w 2018 roku zostały wcielone do prowincji Khyber Pasztunkhwa i w Beludżystanie, czyli 92% zamachów terrorystycznych. I mamy tak, były rozmowy talibami pakistańskimi z ruchu pakistańskich talibów w 2021 roku. Na chwilę było zawieszenie broni, potem znowu wszystko eskalowało. Teraz mamy ponownie takie, można powiedzieć, ożywienie, te TTP, które jest zaangażowane w większość zamachów terrorystycznych, ale bardzo niepokojąca jest też sprawa rosnącej obecności, działalności grupy terrorystycznej Państwo Islamskie Chorasan z Afganistanu. Czyli konflikt w samym Afganistanie, też, gdzie Państwo Islamskie Chorasan też przeprowadza operacje, zamachy terrorystyczne i zagraża bezpieczeństwu, gdzieś tam przelewa się też w coraz większym stopniu do Pakistanu. Czyli konflikt między Pakistanem i Afganistanem. Obydwa państwa oskarżają się nawzajem o właśnie radykalizację i o wysyłanie bojowników w celu przeprowadzania operacji terrorystycznych. Ta fala terrorystów, zamachów terrorystycznych pokazuje, że rzeczywiście no, są oni zdolni do przeprowadzania coraz bardziej zuchwałych ataków. Rozmowy z TTP załamały się w listopadzie zeszłego roku, 2022. No i od tego czasu grupa niestety zintensyfikowała ataki wymierzone w policję, na przykład Khyber Pasztunkhwa, na tych obszarach graniczących z Afganistanem. Także co więcej, mamy na to się nakłada jeszcze, na to się nakłada działalność rebeliantów, separatystów z Beludżystanu, którzy również zintensyfikowali działania, a nawet zaczęli prowadzić pewną współpracę z pakistańskimi talibami. Więc to tutaj też stanowi jakby kolejne zagrożenie, pokazujące, że Pakistan no, nie daje sobie rady. Musi koniecznie zrewidować jakoś swoją politykę bezpieczeństwa narodowego, bo bez skutecznej, jakiejś zrównoważonej strategii antyterrorystycznej, no, sytuacja ulegnie pogorszeniu. W jaki sposób władze Pakistanu tymczasem, w tym okresie przedwyborczym, bo mamy teraz tymczasowy rząd, tymczasowego premiera Anwara Ulhaka-Kara, który jest z Beludżystanu, z Pasztunem z Beludżystanu, pełni obowiązki do czasu przeprowadzenia wyborów i ogłoszono, że wybory będą miały być w listopadzie, będą dopiero w styczniu przyszłego roku. Więc mamy do czynienia z takim okresem przejściowym, który też ma negatywny wpływ na gospodarkę do czasu tego ustabilizowania się. Na pewno tutaj te problemy gospodarcze no, nie tylko nie znikną, ale mogą jeszcze eskalować. Natomiast konieczność reakcji jest tutaj faktem. I jak pakistański rząd reaguje? Ano, uderza w uchodźców afgańskich. Tak? I to jest kolejny element
bardzo ważny bezpieczeństwa Pakistanu, interakcji czy relacji pakistańsko-afgańskich. Trzeba tutaj dodać, że podkreślić, że Pakistan jest jednym z państw mających czy goszczących największą liczbę uchodźców na świecie. Należy do grupy państw goszczących największą liczbę uchodźców na świecie i Pakistan doświadczył wielokrotnie napływu afgańskich uchodźców, na co wpływ miała chociażby radziecka inwazja w 1979 roku, późniejsze konflikty w Afganistanie, no i ostatnio przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie, które poskutkowało tym, że około 600 tysięcy afgańskich uchodźców uciekło do Pakistanu. I tutaj te liczby są różne. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców mówi, że to jest około 3,7 milionów Afgańczyków, którzy żyją w Pakistanie. 1 300 000 zarejestrowanych, w tym niektórzy są w ogóle 700 ponad tysięcy niezarejestrowani. Natomiast źródła pakistańskie podają, że w Pakistanie jest niezarejestrowanych aż 1 700 000 afgańskich uchodźców. I co Pakistan tutaj zaczął, jakby jaką politykę prowadzić, czy eskalował to, co robił wcześniej? Stwierdził, że ci, którzy przebywają w Pakistanie nielegalnie, nie mają odpowiednich dokumentów, posiadający obywatelstwo afgańskie, uchodźcy mają opuścić Pakistan do 1 listopada, czyli ten deadline jest bardzo, bardzo krótki. Dlatego, że zrzuca winę, tak, że to przedstawiciele Afgańczyków, obywatele Afganistanu byli zaangażowani w przynajmniej 14 zamachów samobójczych w Pakistanie i na tej bazie jakby buduje się tą antyuchodźczą retorykę, nakazując wszystkim nielegalnym uchodźcom, czy nieposiadającym odpowiednich dokumentów, żeby wyjechali do, czy wrócili do Afganistanu. Oczywiście to będzie bardzo trudne, dlatego że wielu Afgańczyków nigdy od kilkudziesięciu lat nie było w swoim państwie. Wchodzą w związki małżeńskie z obywatelami Pakistanu i w jaki niby sposób Pakistan miałby, no mówiąc kolokwialnie, wyłapywać tych ludzi. Bardziej jest to raczej jakieś takie propagandowe działanie, aniżeli coś, co rzeczywiście w jakimś stopniu może, no, przyczynić się do tego, że afgańscy uchodźcy faktycznie opuszczą Pakistan w takiej liczbie, w jakiej Pakistan by sobie tego życzył. To jeszcze pytanie na koniec, pani profesor. Czy państwo pakistańskie już zmaga się z kryzysem od lat? Tutaj oczywiście kwestie finansowe, rządy armii, ale czy przewiduje pani jakiś dalszy rozkład, rozpad kraju? Rozpad kraju, no, stanowiłby nie tylko zagrożenie dla samego Pakistanu, ale i dla całego regionu. Gdyby to zależało tylko i wyłącznie od Pakistanu i sytuacji i tej dynamiki wewnętrznej w Pakistanie, faktycznie taki rozpad byłby możliwy, ale pamiętajmy tutaj, że jednak Stany Zjednoczone, ale nawet Chiny też, tak, mają swoje interesy, czy nawet w tej chwili bardziej też Chiny znacząco mają interesy w Pakistanie i absolutnie nie jest w ich interesie, żeby ten kraj rozpadł się, czy żeby eskalował konflikt wewnętrzny, jakaś wojna domowa. Wydaje się, że do czegoś takiego nie dojdzie, natomiast no, ten permanentny kryzys, w którym kraj jest pogrążony, prawdopodobnie będzie gdzieś tam dotykał Pakistan w najbliższych latach. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów w tym, no, bardzo politycznie i gospodarczo niespokojnym kraju Azji Południowej. Trzeba pamiętać tutaj, że no, jeśli chodzi o potencjalnych kandydatów, no to znów mamy jakby powtórkę z rozrywki, bo mamy kandydatów, czy Shehbaz Sharif, tak, z muzułmańskiej, Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaz, brata Nawaza Sharifa, który notabene, co ciekawe, Nawaz Sharif, który przebywał na takiej wybranej przez siebie emigracji w Londynie przez 3 lata ostatnie, uciekł do Wielkiej Brytanii, ma zamiar najprawdopodobniej pod koniec października wrócić do Pakistanu w tym okresie przedwyborczym. Natomiast no, graczem jest tutaj Shehbaz Sharif, który może zostać premierem, Bilawal Bhutto Zardari, młody, bodajże 34 lata, przywódca
Pakistańskiej Partii Ludowej. Syn zresztą byłej premier Benazir Bhutto jest tutaj też ważnym kandydatem i widziany jest przez wielu jako przyszły premier, który doświadczenie zdobywał teraz, pełniąc funkcję ministra spraw zagranicznych. I mamy też, nie zapominajmy o gloryfikowanym przez wielu byłym premierze, pozbawionym tego stanowiska, tej funkcji, Imranie Khanie, któremu zakazano uczestniczyć w życiu politycznym, więc prawdopodobnie on sam nie będzie kandydował, natomiast ma ogromne wsparcie, wciąż cieszy się wielką sympatią i jego partia, Ruch na Rzecz Sprawiedliwości, być może też, no, czy ma nadzieję powtórzyć swoje zwycięstwo wyborcze z 2018 roku. Ale wiadomo tutaj, że w związku z tym konfliktem, który narósł między Imranem Khanem, wcześniej wywindowanym przez armię do władzy, a właśnie armią, PTI, perspektywy polityczne PTI bez poparcia generałów, no, raczej nie wyglądają najlepiej. Trzeba pamiętać, że premierem w Pakistanie nie zostanie ktoś, kto nie ma poparcia armii. I ta sytuacja jest tutaj stałą, jeśli chodzi o ten kraj, niezmienną. Bardzo dziękuję pani profesor dzisiaj za Dziękuję. wyczerpujące odpowiedzi, też za rys historyczny. Mam nadzieję, że sobie porozmawiamy jeszcze o innych wątkach w przyszłości. Jak Kłaniam się. najbardziej. Do usłyszenia. Również. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.